Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj przychodzę do was z filmikiem o tym, jak będę oglądać moje stare odcinki, których większość was może nie pamiętać lub nigdy nie widziało na oczy. Także co, jestem sama ciekawa, co tam jest, bo w sumie bardzo dużo rzeczy nie pamiętam, co tam było. Jestem ciekawa, jak to wszystko wyglądało. Także co, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę, a ja już bez zbędnego przedłużania rozpoczynam ten odcinek. Okej, jeśli chodzi o moje stare odcinki, to są one częściowo usunięte, więc tych usuniętych niestety nie zobaczymy. Miałam, pamiętam, kiedyś zapisane w telefonie, ale przeszukałam całą galerię i nie znalazłam. Także no niestety, może jeszcze je kiedyś znajdę, to wtedy nagram dla was jeszcze jeden taki odcinek, ale aktualnie nie mogę ich znaleźć. Więc po prostu będziemy patrzeć to, co mam tutaj po prostu na koncie ustawione jako prywatne, bo tych filmików jest naprawdę dużo. Powiem wam, że tyle, ile filmików mam na kanale, to druga połowa jeszcze taka jest ustawiona na prywatne, bo są tu bardzo ciekawe filmiki, bardzo stare, bardzo ciekawe i aż po prostu... No, jestem ciekawa, co ja tam gadałam, bo są to odcinki, których dawno nie widziałam. Ogólnie najstarszym moim odcinkiem na kanale, gdzie wtedy się zaczęła moja przygoda, była gra na kubkach. I to też jest jeden z filmików, których ma najwięcej wyświetleń na moim kanale. Więc 364 tysiące, no to jest spoko. I byłam tutaj taka malutka. I ogólnie ten filmik jest dalej dostępny na kanale, także jeżeli chcecie go oglądać, to dalej możecie. Nie usunęłam go w sumie, bo nie dość, że to jest mój taki pierwszy filmik, to w sumie może być ciekawe. To jeszcze jest to jeden z filmików, który właśnie odniósł największy sukces, z racji gdy wpiszemy po prostu nauka gry na kubeczkach, która dalej jest dość popularna i dalej jest dość znana, to wyskakuje jako pierwszy mój filmik, także wow. No, więc tak, 2014 rok, 8 grudnia. Miałam wtedy 11 lat. Cześć! Dzisiaj wam przedstawię, jak grać na kubeczkach. Tak, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Lepiej... Ogólnie ja wiem, że jeszcze czasem się tak zacina i mówię takie... ale no tutaj jest co drugie słowo. Słuchajcie tego. Na takich kubeczkach, bo u nich dźwięk jest taki, no... Oczywiście można. No ale po prostu czuć, że to tutaj jest takie miękkie, więc no płacz się. Jak ja się wystraszyłam tego kubeczka, Boże! Na początku, jak widzicie, tak trzymałam, ale później się mega zgniótł, więc... Mega się zgniótł. Lepiej grać na takich plastikowych. Takie kubeczki można zakupić w Ikei. Reklama Ikei. Powiem wam, musieli mi dużo hajsu wtedy zapłacić. No tak, pierwszy krok. Drugi. Czyli... Ej, może spróbuję grać. Spróbuję grać. Tylko nie mam żadnego kubeczka. Dobra, czekajcie, zaraz wracam. Okej, powiem wam, że już niestety nie mam takich kozackich kubeczków z Ikei, ale mam takie zwykłe kubeczki plastikowe. No niestety nie posłuchałam się tej zacnej youtuberki, niestety jest plastikowy i może się mega zgnieść, aczkolwiek ja będę robić ze staraniem. No w ogóle, z czym wam się kojarzą takie kubeczki? Bo mi się mega kojarzą z amerykańskimi imprezami i takim, wiecie, takim... Czekajcie. I taką, wiecie, taką grą, tą... Właśnie z taką grą mi się kojarzą. Dobra, więc co? Oglądamy ten poradnik. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Następnie. Klaśnijcie, czyli... Tak, następnie bierzemy od góry kubeczek. Czy to pamiętam chyba? Jeszcze kiedyś umiałam śpiewać. I got my ticket for the long way round. To the whiskey for the way.
Okej, ale może zostaniemy bez śpiewania, bo nie jestem w ten sposób potalentowana. Także co, lecimy dalej. Jezu, jak ja nawalałam wtedy w ten kubeczek. Już chyba nie umiem tak szybko. O, chodź tu. Dobra, jeszcze raz. W ogóle miałam wtedy jeszcze ten stary pokój, że miałam różowe ściany. Za mną jest plakat Justina Biebera. Miałam tam wielką szafę wtedy u siebie w pokoju. A na, nie wiem czy widzicie, ale na krześle wisi, bo to wtedy był 8 grudnia, a na krześle wiszą prezenty, które dostałam na Mikołaj. To był taki mój mikołajkowy prezent, także fajne, fajnie. Zostaw łapkę w górę, nie w dół, ale w górę. Ej, serio, ja chyba muszę zacząć wam tak mówić. Zostawcie łapkę w górę. Nie w dół, ale w górę. To jest świetne, naprawdę. Boże, kocham ten odcinek. Aż zostawię łapkę w górę. Aż zostawię łapkę w górę. Dobra, słuchajcie. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Nie ma co się ograniczać tylko do kubeczków. Co ja tutaj jeszcze mam? Wiosenny vlog. W ogóle ten vlog trwa 59 sekund. Także no długi, bardzo długi. Muzyczka przekozak. Kot jakiś. Ojejku. Te zoomy na tego biednego kota, który się patrzy i zastanawia się, co jest tu ugrane. Bardzo artistic ujęcia. Dobra. Świetny vlog, jestem bez niego bardzo zadowolona. W ogóle ten filmik miał 1100 wyświetleń. Okej, mamy tutaj kolejny vlog. Wtorkowy odcineczek. On jest już trochę dłuższy, trwa 6 minut. Cześć, witajcie w pierwszym daily vlogu na tym kanale. Dzisiaj taki krótki, wtorkowy daily vlog. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Wyglądam jak myszka Miki. Serio, konkretnie. Jest godzina 13:30, więc myślę, że spoko. Jadę spotkać się z Martynką. Jechałam, pamiętam, że wtedy jechałyśmy na pizzę i na lody. Tak mi się wydaje. No. Dobra, Martyny może nie będę pokazywać, bo nie wiem, czy ona sobie tego życzy, czy sobie nie życzy. Zobaczmy, co będzie dalej. O, to pewnie jak pachną. O Jezu, tak, pamiętam ten moment. Ja wtedy zrobiłam takie, to pewnie tak, to one. I bo ja chciałam wtedy powiedzieć nazwę tego kwiatka, ale nie byłam pewna, czy to jest bez. I nie powiedziałam w końcu. Tak. Jak pachną. Patrzcie, jakie one piękne. No. Śliczne są. Dojechaliśmy do biblioteki. Biblioteki. Dojechaliśmy do biblioteki. Cześć, jesteśmy właśnie z biblioteki. Czemu ja mówię biblioteka? Nie rozumiem tego. Ja dalej się zastanawiam, dlaczego ja te wszystkie odcinki nagrywałam w pionie. To jest dla mnie naprawdę czarna magia. Nie wiem, dlaczego ja po prostu ustawiałam telefon w pionie i potem po bokach były dwa takie czarne paski. Naprawdę tego nie rozumiem, ale okej. Każdy miał swoje początki, dobra ludzie, serio. O, powiem wam, że ja kiedyś zawsze tak robiłam, tak oprzecierałam nos. Po prostu to było strasznie, ja nie wiem, teraz nie mogłabym tak robić, co nos mnie boli, jak tak podnoszę go lekko. A patrzcie, jak ja kiedyś przecierałam nos. Ostatni dzień wakacji, the last day of holiday. To pamiętam, że to był bardzo kreatywny vlog. Cały opierał się na tym, że pokazywałyśmy razem z Wiką to, co robimy w basenie. Nie, to było tak kreatywne. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj jestem Wiktoria. Cześć. I dzisiaj chcemy nagrać, jak spędzamy ostatni dzień wakacji. Jutro jest 1 września, no i jutro idziemy do szkoły, więc dzisiaj nagramy, jak spędzamy ostatni dzień wakacji. Okej, zaczynamy. O Jezu! To głośne intro. Ja zawsze wstawiałam to intro w filmik i ono zawsze było tak głośno. Serio, ono było tak głośne, że po prostu masakra.
powiem wam, że to intro nie było takie złe. Serio, było spoko. Podobało mi się nawet. I teraz też mi się w sumie podoba. Aktualnie żadnego intra nie mam, no bo jakoś tak nie mam takiej potrzeby, serio. Boże, piękny jest ten filmik, naprawdę piękny. Co ja robiłam pod tą wodą? Jejku. Okej, i się w sumie kończy na tym ten filmik, że wychodzę z wody. Żadnego pożegnania, nic. Bo po co? Nie no, po co? Serio. No i co? To by było wszystko w tym odcinku. Powiem wam, że nie było tego jakoś super dużo. Ale no nieźle się uśmiałam. Trochę zażenowałam. Jezu, śmiesznie było. Serio, dawno nie widziałam tych filmików. Jeżeli chcecie więcej, bo mam jeszcze ich trochę u siebie, wiecie, zapisanych. Także jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście piszcie w komentarzach. No i co? Subskrybujcie kanał, a ja już się z wami żegnam. Do następnego i cześć!